Warsztaty Zasmakuj w Tradycji to wspólny projekt trzech lokalnych grup działania Ziemi Biłgorajskiej, Ziemi Kraśnickiej i Krainy wokół Lublina. Odkrywamy i pokazujemy historię, tożsamość miejsca, ale przede wszystkim lokalne kulinaria. Zapraszamy. Żeby mi zamiast serwety szalik nie wyszedł, bo dawno nie szydełkowałem, ale jesteśmy u pani Bożeny, która jest taką serwetową designerką i o szydełkowaniu wie wszystko. Pani Bożenko, ile lat ja muszę spędzić przy tym stoliku, żeby zrobić pół centymetra serwety? Myślę, że lat to nie, ale w tydzień to pewnie panu by poszło. Niech mi pani zdradzi, kto panią nauczył szydełkować. Jestem samoukiem, nikt mnie nie uczył i wzory różne czerpię z dawnych lat, nawet jeszcze z gazet różnych. Te serwety tak. Można oglądać na kiermaszach, na targach. Tak, tak, na targach, na różnych wystawach, tak jak w bibliotekach na przykład wystawiam też. Chętni pewnie są, bo to ładne. Tak. Warsztaty kulinarne w pełni. I co my tu mamy, panie kucharzu? Tutaj mamy na warsztacie Pierre Kaczernik. Tam mamy przygotowywany barszcz ukraiński. No akurat to nie jest kuchnia regionalna, typowo polska, bo kuchnia tatarska, ale obecna na Podlasiu. Przygotowujemy go z ciasta pierogowego, tak jak tutaj pani Aneta właśnie wałkuje placki. Potem mamy duszoną wołowinę z cebulką, z rozmarynem. Potem to będziemy przekładali na zasadzie dlatego Pierre Kaczernik, bo to jest przekładaniec. I potem zawijamy to w jednego ślimaka, wkładamy do prodziża i po dwóch godzinach otrzymujemy coś, co po prostu ślinka po prostu cieknie nam na samą myśl. Kiedy się piecze Pierre Kaczernik, my szykujemy być może kolejny produkt regionalny. To jest kaczka faszerowana wilkołaska. Pani dyrektor, skąd pomysł na kaczkę faszerowaną w Wilkołazie? Jest to tradycja rodzinna. Moja babcia robiła, moja mama i przekazali mi i ja teraz przygotowuję na wszelkie uroczystości rodzinne. Na warsztatach gotują jednak nie tylko panie. Panie Andrzeju, pana specjalnością pomysłu mięsiwa. Tak, robię różne rzeczy z mięsa. Typu jak kiełbasa wiejska, czy tam szynka, ale dzisiaj przyszedłem tu, drodzy państwo, żeby się nauczyć, jak się robi wilkołaską kaczkę, którą nieraz jadałem, a do tej pory jej nie umiem. Chciałem tu dzisiaj od koleżanki Teresy podkraść ten przepis. Proszę zatrzymać. Kontynuujemy naszą podróż razem z programem Zasmakuj w Tradycji. Przenosimy się teraz na Roztocze do gminy Biszcza. Panie Marku, ognia! Wykluczone, że wkrótce turyści zamiast na Majorkę będą przyjeżdżać nad Zalew Biszcza, Żary na Roztoczu, gdzie jesteśmy i gdzie jest jedna z największych wodnych atrakcji tej części Lubelszczyzny. Jest z nami pan Waldemar, jeden z pomysłodawców projektu Zasmakuj w Tradycji i Biszcza to są pana rodzinne strony. Co ciekawego można tu zobaczyć, gdzie można spędzić tu czas? Przede wszystkim nad zalewem, który mamy tutaj w tle. Występują tutaj naturalne, bardzo dobre warunki do uprawiania wszelkich sportów żeglarskich. Mamy
mamy tutaj w okresie letnim szkołę windsurfingu. Są bardzo dobre wiatry w tym korytarzu, gdzie znajduje się zalew, gdzie można naprawdę poszaleć zarówno na żaglach, jak i na małych żaglówkach. I są tutaj wypożyczalnie sprzętu pływającego, a dalej nieopodal, około kilometra, mamy rzekę Tanew, na której wyśmienicie udają się wszelkiego rodzaju spływy kajakowe i imprezy towarzyszące. Pani Wiesiu, pizza czy cebularz? Cebularz czy pizza? Cebularz. Dlaczego cebularz? Cebularz, bo ja bardziej lubię to. A co panowie bardziej lubią? Bo dla panów gotujecie. Dla panów, no tak, dla panów. Regionalnie? Cebularza? Cebularza. Pani Lucyna robi pizzę, tak? Tak. Ale czy pani woli pizzę od cebularza? Pewnie, że wolę pizzę. A dlaczego? Bo mi lepiej smakuje. A cebularz taki bardziej lokalny. Nie, no. Ale ja wolę pizzę. Światowa bardziej potrawa, prawda? Oczywiście. Włoska. Tymczasem my zaglądamy do prawdziwej kuchni biszczańskiej z fajerkami. Panie Stanisławo, co dziś serwuje kuchnia? Dzisiaj kuchnia serwuje wigilijne placki drożdżowe. Nie za wcześnie na wigilijne placki o tej porze roku? No te placki są tak pyszne, że można je jeść przez cały rok. Co potrzebujemy do zrobienia wigilijnych placków drożdżowych? Do wigilijnych placków drożdżowych potrzebujemy szklankę mleka, 2 deko drożdży, łyżeczkę cukru, odrobinkę soli, mąki i ewentualnie 2 jajeczka. To co, wcześniej niż zwykle zaczynamy przygotowania do Wigilii i do zrobienia wigilijnych placków drożdżowych. Wybornie smakują wigilijne placki drożdżowe. Ciekawe, czy równie dobre są na słodko. A jak na słodko, to musimy zajrzeć do pasieki. Panie Adamie, 200 uli, 180 rodzin pan przezimował, taki pszczeli hotel. 188. Przyzimowało, także to nie przyzimowało mniej więcej tak z 8%. No. Do jakich tradycyjnych potraw ten miód najbardziej pasuje? Dodatek do mięsa, do pieczeni mięsnych, do nalewki miodowe są robione. No i tak w okresach zimowych to do herbatki się dodaje. My kończymy naszą wizytę w Biszcz, ale zanim przeniesiemy się do Jabłonnej, trochę tu jeszcze podymimy. Z nami pani Teresa, która wie wszystko o smakach gminy Jabłonna i jakie to są smaki. Taką tradycyjną potrawą gminy Jabłonna jest pirog drożdżowy, który w naszej gminie jest wytwarzany już od kilku lat, a tradycja jego wytwarzania trwa od wielu, wielu lat. Tymczasem zobaczmy, jakie są efekty dzisiejszych warsztatów w gminie Jabłonna. Na warsztatach gotujemy rzecz jasna lokalne potrawy, ale poznajemy też smaki z innych okolic. No właśnie, drogi kucharzu, co dziś gotujemy? Dzisiaj gotujemy zupę ze śledziem. Trochę wpływów z innego regionu. Lubelszczyzna jest bardzo smaczna, ale chcemy też pokazać mieszkankom gminy Jabłonna, że jak smakują potrawy z innych lokalizacji kraju. Dzisiaj gotujemy przemyski żur ze śledziem.
Historia piernika lubelskiego sięga XIX wieku. Nie, ten jest młodszy, ale pani Anno, proszę powiedzieć, co odróżnia piernik lubelski od pozostałych? Piernik lubelski należy do pierników dojrzewających. Co to znaczy? To znaczy, że surowe ciasto po zrobieniu musi fermentować. Okres fermentowania wynosi od kilku dni do tygodnia. Po przefermentowaniu ciasto jest wypiekane, po czym składane są dwa placki piernikowe, przekładane są powidłami śliwkowymi, morelowymi lub pomarańczami, obciążane deseczkami i po zapakowaniu ten piernik musi jeszcze leżakować. Ja pierniczę, długo się go robi, ale dla takiego smaku chyba warto. Bardzo ważny jest ich skład i użyte produkty. Mąka, cukier, jaja, mleko, miód, smalec i tym, co decyduje o smaku, o charakterze tego ciasta, to są przyprawy korzenne oraz owoce stanowiące masę, którą się przekłada te pierniki. Piernik się piecze, warsztaty trwają, a my w tak zwanym międzyczasie jedziemy jeszcze na wycieczkę. Jesteśmy w lasach w Chmielu, gdzie jest rezerwat przyrody. Dookoła prawie 25 hektarów drzew, z których te najstarsze mają ponad 200 lat. Panie Jarku, ale rezerwat to nie tylko stare drzewa. Tak, jeśli znaleźlibyśmy się tutaj o odpowiedniej porze, to znaczy albo bardzo rano, albo gdzieś tam późnym wieczorem, to możemy podpatrywać również bardzo dużo zwierząt, które tutaj występują. A są to takie zwierzęta jak łosie, jelenie, sarny, dziki. Zdarza się nawet, że spotyka się tutaj po 20 sztuk w jednej takiej chmarze.